To okręgu takie ćwiczenie prowadzi przy wschodniej granicy i w oparciu o takie tło, że zagrożenie jest stamtąd, że zagrożenie są sowieci. W związku z tym zażądał wyjaśnień. No i szef stawu generalnego w, w, w zadzwonił do mnie w tej sprawie, zażądał wyjaśnień, i na dowód tego, kiedy, 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 kiedy miałem to, te wyjaśnienia składać, przysłał jeszcze w swojej korespondencji, właśnie wycinek z tej gazety, z następującą de dekretacją. Pan generał Komornicki proszę o szczegółowy meldunek w tej sprawie, 13 marzec 1991 rok. Interweniował, po skryptu, interweniował również w tej sprawie generał Mojsiejew. Dzień dobry. Witam państwa w skanerze Defense 24 Historia. Moim gościem jest dzisiaj generał dywizji w stanie spoczynku Leon Komornicki. Człowiek o bogatej biografii, ważna postać w historii wojska polskiego, ale na potrzeby dzisiejszego programu przedstawię tylko, że w latach 1990-92 pełnił rolę dowódcy warszawskiego okręgu Wojskowego. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu. A dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie mało znanym z historii najnowszej naszego kraju czyli o wycofaniu wojsk rosyjskich już, bo Związek Radziecki chwilę wcześniej przestał istnieć yy, z Polski, a przy okazji trochę też o ich wycofaniu się yy, z Europy Środkowo-Wschodniej. Panie generale, yy, komunizm w Polsce oficjalnie zakończył się w czerwcu 1989 roku, ale jak to wyglądało z punktu widzenia obronności Polski? Czy to też tak po prostu się stało? Tak jak Związek Radziecki nie rozpadł się jak w wyniku czarodziejskiej różki, to, to, to był długotrwały proces. Oczywiście tam dokumenty jakieś formalne decyzje zapadały na szczycie, ale te procesy przekształcania czy też rozpadu z Związku Sowieckiego przebiegały nie tak prosto, nie tak łatwo. O tym może chociażby świadczy fakt, że próba, próbano ratować. Ten Związek Sowiecki i ten cel postawił nie tylko Putin, który przyjął władzę dopiero w 2000 roku i powiedział, że odbuduje Rosję w granicach Związku, w granicach Związku Sowieckiego i strefy wpływów, ale także była grupa w kierownictwie partyjnym Związku Radzieckiego na czele z Jana Jewem, która postawiła sobie za cel. No nie dopuścić do rozpadu Związku Radzieckiego, bo decyzje praktycznie miały być ogłoszone o, o rozpadzie Związku Radzieckiego dopiero właśnie w sierpniu przez Garbaczowa i powołaniu Związku Sowerennych Republik Radzieckich, a więc suwerennych, czyli miała być wspólna armia, wspólna waluta, tak, ale były też, Związek tych suwerennych państw socjalistycznych miała przedstawiać sobą federację suwerennych państw związkowych. Także miał przedstawiać swoją taką konfederację, one miały jakąś tam autonomię i tak dalej. I ta decyzja była przygotowana i nie chcąc nie dopuścić do tego, żeby taki proces nastąpił, Janajwy na czele tam z grupy i także. I wojskowy byli, podjął tutaj decyzję o, o, o wypowiedzeniu posłuszeństwa Agarbaczowowi, który był w tym czasie na Krymie. Było to 18-19 sierpnia 1991 roku. No i taki pucz tutaj miał miejsce. Dzięki postawie Jelcyna, który był wybrany wcześniej prezydentem Federacji Rosyjskiej, a więc wchodzący skład Republiki, Republiki Rosyjskiej. Tak. On stanął na czele też tego, tego przeciwstawił się temu Puczowi i jednostki także armii wtedy jeszcze radzieckiej wypowiedziały posłuszeństwo między Tamańska Dywizja, Dywizja Powietrzno-Desantowa, którą dowodził słynny generał Lebieć który później też był kandydatem na prezydenta. A więc to wszystko miało miejsce w 1981 roku, więc ten proces, ten proces trzeba widzieć w tej, takiej przestrzeni. I teraz, oczywiście, te procesy, które miały następować u nas, rozpoczęły się w 1989 roku. I w tym czasie też wiadomo, jakie procesy następowały też w samej Rosji. Rozpoczęto to było nieoficjalne, powolne wycofywanie jednostek, Armii radzieckiej z terytorium Polski i ten proces trwał, można powiedzieć, taki niezalegalizowany żadnym porozumieniem do 1991 roku, bo 90, czy nawet 92 roku, bo wniosek o wycofaniu wojsk radzieckich z terytorium Polski został złożony przez Mazowieckiego do, do, rządu, do rządu czy te kierownictwa Związku Sowieckiego, w wrześniu 90, 90, roku, 90 roku. No i dłuższy czas nie podejmowano tu żadnych działań w tym zakresie, dyplomatycznych, bilateralnych, ani żadnych rozmów. Dopiero w grudniu tego samego roku, czyli 90 podjęto takie rozmowy. Pozostał powołany pełnomocnik naszego rządu do spraw wycofania jednostek Armii Radzieckiej z terytorium Polski, na którym stanął wiceminister spraw zagranicznych Makarczuk. I on rozmawiał. Te rozmowy toczyły się. Aż do, to było 15 rund toczyły się do 1992 roku, do miesiąca kwietnia. W 10 kwietniu roku była ostatnia ta tura i w miesiącu maju rząd Mazowie premiera Olszewskiego podpisał porozumienia, tak, tam szereg dokumentów o wycofaniu. Na podstawie tych dogadanych można powiedzieć różnego rodzaju rozwiązań, działań systemowych o wycofaniu tych jednostek z terytorium Polski. Oczywiście wcześniej taka decyzja była podpisana w Moskwie w październiku 1991 roku już. Tak, 1991 roku takie porozumienie było możliwe, ale to jeszcze nie, musiało być przełożone na określone dokumenty wykonawcze, i te negocjacje trwały poprzez te 15 rund różnego rodzaju rozmów, które się zakończyły w 92 roku. Czyli one trwały jeszcze, tak. już w trakcie, kiedy się wycofywały te jednostki? Tak, już wycofywały się, bo nawet tak można być oficjalnie, nieoficjalnie od 89, ale oficjalnie już. Mimo, że nie były podpisane jeszcze żadne dokumenty i porozumienia te wykonawcze, rozpoczął się ten proces 8 kwietnia 1992 roku poprzez wycofanie jednostki, jednostki rakiet operacyjno-taktycznej zborny Solinowa. To, to był, i tam generał Dubin między wystąpił, powiedział też o wycofaniu, o zasługach tutaj, oczywiście w cudzysłowie, jakie armia radziecka wniosła w budowę socjalistycznej Polski i tak dalej, i tak dalej. To był, to był kwiecień 1982 roku. Czyli I wtedy pierwsza jednostka... To pierwsza oficjalnie, ale do tego czasu jednostki się wycofywały i tak powiedziałem do października 1992 roku wycofały się 26 Wszystkie praktycznie jednostki bojowe, jednostki bojowe. A na terenie Polski stacjonowało w tym czasie około 50 tysięcy żołnierzy, w tym kadry zawodowej, i podoficerów, i tak dalej, mówimy o oficerach, 7 tysięcy pracowników cywilnych i było 40 tysięcy członków rodzin. Którzy miały mieszkania, ten sam pracę w tych jednostkach i tak dalej. To były bardzo zamknięte, można powiedzieć, środowiska. One nie miały kontaktu z otwartego z środowiskiem cywilnym Rzeczpospolitej. Także to, to czy, czy Polski. Nie miało, nie miało kontaktu z naszym społeczeństwem. I to wszystko, to wszystko musiało być ewakuowane. I proces ewakuacji trwał. Aż do 1993 roku ostatni transport przeszedł granicę. To było 24 żołnierzy, tam oficerów, w tym byli też oficerowie. 18 września 1993 roku w granica została przekroczona, i ostatni żołnierz opuścił terytorium Polski, chociaż z grupy takich, które powiedziała za komunikację wojskową. Trzech grup takich, były takich dziewięć grup, z trzech grup został stworzony taki zespół, który odpowiadał za wycofanie przez terytorium Polski, mówię o oficerach Armii Sowieckiej, wycofaniu przez terytorium Polski jednostek wycofywanych z terytorium Niemiec Wschodnich, czyli z NRD. Bo trzeba widzieć to wycofanie jednostek Armii Sowieckiej z terytorium Polski w kontekście w ogóle wycofania, z, całej armii, z całego regionu Europy Środkowschodniej, czyli była, była, a były cztery grupy. Była zachodnia, najliczniejsza, prawie 400 tysięcy tam było żołnierzy, ileś tam set, set czołgów, lotnictwa i tak dalej, przygotowana do inwazji na zachód, szacujących na, na terytorium dawnego NRD. Strony Biskajów, tak, jak no to Rosjanie mówili. Dokładnie. Te decyzje o wycofaniu zapadły, zapadły w 90. Roku podczas spotkania Kol Garbaczow na, na Kaukazie i tam też te Garbaczow postawił oczywiście, że te wojska się wycofają, postawił, ale pod pewnym warunkiem, że Niemcy zapłacą za to wycofanie i za koszt wybudowania na terytorium Związku Sowieckiego za kadry wycofywanej bo ta kadra nie ma mieszkań. Nie miał gdzie, gdzie, gdzie roznieścić. No to... Wybudowania mieszkań. No i oczywiście trochę niedoszacował, bo, bo ten koszt wycofania był znacznie większy, szczególnie jeśli chodzi o przygotowanie mieszkań dla kadry. Tak analitycy to, historycy obliczają, że to był koszt rzędu prawie 150 miliardów, 30-krotnie więcej niż, Marek Niemieckich, niż, niż, tak, niemiecki, niż Garbaczow zarządzał, a zarządzał tylko 15. No i później do niego miano pretensje, że, że, że nie doszacował, że tak od, można powiedzieć od, kolokwialnie od czapy to powiedział, bo był nieprzygotowany na, na, na takie pytanie Kola. No i ten, to, jest, to jest jedno. Najwcześniej wycofane były jednostki Armii Radzieckiej czy Sowieckiej z terytorium Węgier, bo już w 1990 roku Węgrzy podjęli piersi, takie wysiłki. Później w drugiej kolejności były wycofane jednostki, to była grupa południowa Armii Sowieckiej. Druga grupa, która, która, e, e, która, która została wycofana, wycofana grupa południowa z terytorium Czechosłowacji. To, też, to, 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 to była druga grupa. W trzeciej kolejności była grupa, grupa północna, a w ostatniej kolejności właśnie z terytorium Niemiec. Grupa północna, stacjonująca Polsce oczywiście, a z terytorium Niemiec grupa zachodnia została ostatecznie wycofana 30, do 30 sierpnia 1994 roku. No i tam doszło do pewnej konfuzji, bo żąda dowództwo sowieckie, czy radzi już wtedy rosyjskie, żądało, żeby to pożegnanie odbyło się razem z, z wojskami amerykańskimi. One też opuszczały terytorium Niemiec, angielskimi, brytyjskimi, francuskimi, więc i kanadyjskimi, żeby to się odbyło wspólną depiladą. Na to nie wyraził zgody. W związku z tym. To się na, z się tak, tak wycofać. Tak, dokładnie. I to, w związku z tym to, to, to można po, pożegnanie Odbyło się na cmentarzu, który jest pod Berlinie, spoczywający tam żołnierze armii sowieckiej, którzy polegli w walce o Berlin. Taki, taki przemarsz tam się odbył, taki symboliczny, można powiedzieć, właśnie 30. 30 września 1994 roku. I te wojska wycofywały się też początkowo przez drogą lądową, przez Polskę, Polska nie wyrażała zgody na to. I też te transporty nie miały prawo się zatrzymywać. One musiały wciągnąć Tranzy tranzytem. tranzytem, ale głow było przerzucane mostem powietrznym i drogą morską, drogą morską. Bo też za to myśmy żądali określonej opłaty. No i tutaj. Czesi, Czesi oczywiście dali niższą cenę, w związku z tym część wojsk także była transportowana przez terytorium Czechosłowacji. Natomiast myśmy tą cenę dosyć taką wysoką, zaporową można powiedzieć, postawili i w związku z tym Rosjanie, czy Sowieci zrezygnowali i, i głową tych jednostek udało się transport. Ale czy ta zaporowa cena wynikała z tego, że baliście się tego, że te jednostki... Przyjadą tu z Niemiec i nie, i nie pojadą na skórę? No do to różne sytuacje. Biorąc pod uwagę się, że ten pucz Jana Ewa miał miejsce, no to, to, to a jeszcze przecież to, te siły tam stacjonowały i te... To mogło się udzielić jakby też jednostkom stacjonującym na terytorium NRD, czy też na terytorium Polski, czy Czech, czy. czy, czy Czech jeszcze już, już to praktycznie była końcówka, ale nawet, to, żeby węgiel już ich nie było, także mogło się udzielić, mogły, te wojska mogły no, też przystąpić do określonych działań zagrożonych naszemu bezpieczeństwu. Jeśli się z tym liczyli, w taki czarny wariant widzieliśmy, I jak się rozpoczął na Janajewa, ja pamiętam, zadzwoniłem do ministra obrony narodowej, to było 18 tego sierpnia kiedy taka informacja dotarła, i zapytałem, jakie mam zadania w tej sytuacji. Tu dla, na potrzeby widzów, powiem: 18 sierpnia 1991 roku. 29 błądu, włóczęga warszawskiego 1991 roku, właśnie to początek uczuł. Zadzwoniłem do ówczesnego ministra obrony admirała Kodziczyka z pytania, miałem bezpośredni z nim kontakt, no jakie mam zadania w tej sytuacji, czy mogę czy, czy Wojsko Polskie w tej sytuacji powinno reagować, jak się zachowywać i tak dalej. No i się okazało, że żadnych planów tutaj nie było, jak to wojsko ma się zachować, i w tym dniu, już po południu sztab generalny rozpoczął planowanie. No i z, y, następnego dnia otrzymałem już konkretne zadanie jako dowódca warszawskiego okręgu, co w tej sytuacji mam czynić. Takie zadania też pozostali, pozostali dowódcy okręgu właśnie jest tym, że przewidziane były blokady tych je y, wojsk, które jeszcze stacjonowały na terytorium polskim w świętoszowie borno Solinowo, tam stacjonowała szósta dywizja zorganizowana Armii Sowieckiej, borno solinowa 20 dywizja pancerna i blokowaliśmy myśmy, 11. dywizja otrzymała zadanie blokowania tej, tej dywizji, gdyby próbowała tutaj jakiekolwiek ruchy wykonywać. No i to, to samo dwudziesta drugiej dywizji w przecinku takie zadanie otrzymał odnośnie dywizji, dywizji stacjonujących borno Solinowo. No i też inne zadania tutaj też były określone dla innych jednostek, czy Związków Taktycznych Wojska Polskiego w tej sytuacji. Także to się też pojawiło. Na to nie byliśmy od razu przygotowani i tak dalej. Te procesy, one... To było zaskoczenie. Tak, było to za zaskoczenie, bo autobuscy. nikt tego się nie przyjął. Myślę, że tak, to, to te, te procesy przejdą gładko, że taki, 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 takie, takie działanie tutaj od, odśrodkowe, można powiedzieć, przeciwstawiające się Garbaczowowi, nie będą podjęte. Jednak w Pardugłowi takie decyzje podjęli. No i ja powtarzam, część sił zbrojnych w Rosji, w, Rosji wielu, w Związku Sowieckiego jeszcze w, w samym takie działania tutaj podjęła, przechodząc na stronę puczystów. Tak tu Jelcyn zadziałał i przeciwstawił się, porwał, można powiedzieć, tłumy, naród, i po, po, też wezwał do generalnego strajku, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj znalazł posłuch. Dzięki temu ten pucz nie powiódł się. Garbaczo, który został w tym czasie uwięziony w areszcie domowym, został uwolniony. No i proces ten, można powiedzieć, rozpadu Związku Sowieckiego zakończył się pod koniec grudnia 91 roku, czy w grudniu 91 roku, kiedy podpisano porozumienie, już Jelcyn podpisał właśnie z Krawczukiem, z Suszkiewiczem o powołaniu już suwerennych takich tych państw jak Białoruś, Ukraina, takie porozumienie, że Związek Sowiecki się rozpada, i tutaj powołane są suwerenne niezależne państwa, niezależne suwerenne państwa, ale tak jak ta suwerenność w pojęciu. Yy, rosyjskim wyglądała później, no to do dzisiaj jesteśmy tego świadkami. Jedno państwo chce być no, tak. no i później, bo oczywiście kraje nadbałtyckie, no ten proces wiadomo rozpadł się, bardzo szybko posunął. No i to, to towarzyszyło nam tym po 1989 roku, czyli automatu tu nie było. To były procesy I, i także zakotwiczenie w naszym społeczeństwie i także w siłach zbrojnych armii sowieckiej było bardzo duże. Będąc dowódcą Okręgu Warszawskiego, też mi się wydawało, że takie decyzje podjęte zostały na kierownictwie Sztabu Generalnego, że budujemy suwerenną, niepodległą armię, czy suwerenną armię, mającą, która, która powinna tak swój potencjał skonfigurować, żeby zapewnić obronę państwa już tutaj, niezależną od jakikolwiek układu, jakikolwiek sił, w tej sytuacji jeszcze nie będąc członkiem jakiegokolwiek tutaj sojuszu. I to mimo, że jeszcze formalnie byliśmy w układzie warszawskim. Jeszcze był układ warszawski, ale my już takie decyzje podjęli wojskowem. Mówię decyzję budujemy, bo to jest proces, w którym rada dzień nastąpi. Musimy być do tego przygotowani. I ja, między innymi, prowadzam pierwszą odprawę swoją z kierowniczą kadrą warszawskiego okręgu wojskowego w 90 roku w listopadzie w Lublinie. Kiedy było, w hali sportowej było zebrane około 400 kadry, wydałem komendę w pewnym kiedy przed tą rozprawą, że tył, powstań, baczność w tył, zwrot. Że kadra odwróciłem kadrę w drugim kierunku, że patrzyła teraz tej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, budujemy suwerenną, niepodległą Polskę, patrz, mamy patrzeć na wschód i stamtąd oczekiwać głównego zagrożenia, już nie zachodu, już nie zachodu. No i to pamiętam, że był taki szok, to było taki, może bardzo symboliczne, ale już, które wywołało na samym początku refleksji. Powiedziałem, teraz patrzymy w tamtym kierunku, nie tylko... Wzrokiem swoim, ale także mentalnie, i także poprzez działania. Czyli warszawski okręg wojskowy staje się w tej chwili okrągiem już nie drugorzutowym, a pierwszorzutowym obronie państwa, a mieliśmy w swoim składzie warszawski okręg miał pięć dywizji. Pięć dywizji ogólnowojskowych, tak i, i, i te jednostki były głęboko skadrowane. Te związki taktyczne i trzeba było je teraz rozwijać, i takie procesy zostały rozpoczęte, rozpoczęte. Właśnie ze szkoleniem. I takie szkolenie w marcu, pierwsze, pokazujące, że zagrożenie z tamtego kierunku nam zagraża, przeprowadziłem ze sztabem na bazie ćwiczenia pułkowego Pułku Czogów Włodawy, tej dywizji, obronie właśnie w terytorium Polski od wschodu. od wschodu. To był marzec, marzec 93. I tu mam przed sobą. Wycinek czy też artykuł z gazety miejscowej w Lublinie, który się ukazał, powstawała już wolna prasa, który opisał to ćwiczenie. I tam tu, w tej ćwiczeniu było przyjęte, że przeciwnik nas atakuje, że Rosja tu atakuje nas od, ze, wschodu. ze wschodu. To nawet padają słowa, że bolszewicy atakują i tak dalej, i tak dalej. No i to opisany został fragment tego dynamicznego działania w tym ćwiczeniu. To było ćwiczenie prowadzone w rejonie odpowiedzialności w marcu, w trudnych warunkach też. W którym to było roku? W 1991 roku. 1991 roku. Czyli nie byliśmy jeszcze w układzie warszawskim jeszcze, formalnie. Tak, bo to był w lipcu. Układ warszawski dopiero w lipcu się rozpadł, można powiedzieć, decyzję podjęto. A, a to jeszcze byliśmy w układzie warszawskim. No i nie trzeba było długo czekać. To dotarło do. Dziwnym trafem, oczywiście no nie dziwnym, ale wiadomo, że mieli swoje tutaj maski w różnych miejscach, do przedstawiciela dowódcy Układu Warszawskiego przy wojsku polskim, oczywiście to był generał sowiecki, generał Mojsiejew, który natychmiast Zadzwonił do szefa sztabu generalnego, i, a był szefem sztabu generalnego generał Stelmarszuk, no z, z poważnymi zarzutami, pretensjami, że tutaj dowódca okręgu takie ćwiczenie prowadzi przy wschodniej granicy i w oparciu o takie tło, że zagrożenie jest stamtąd, że zagrożenie są Sowieci. W związku z tym zażądał wyjaśnień. No, i szef sztabu generalnego w, 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 zadzwonił do mnie w tej sprawie, zażądał wyjaśnić i na dowód tego, kiedy, 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 kiedy miałem to, te wyjaśnienia składać, przysłał jeszcze w swojej korespondencji, właśnie wycinek z tej gazety z, z następującą de, dekretacją. Pan generał Komornicki, proszę o szczegółowy meldunek w tej sprawie, 13. Marzec 91 rok. interweniował, po skryptu, interweniował również w tej sprawie generał Moisejew. No i musiałem w związku z tym wyjaśnić szefowi sztabu, dlaczego takie ćwiczenie i co czy już jest. Ale w... szef sztabu przyjął to do wiadomości, nie podejmując żadnych A, działań, bo jak wiedział, pan? jakie procesy następują. Jak pan otrzymał tą, tą notatkę, jak się pan poczuł? Czy pan się czuł już tak pewnie, czy się pan jednak troszeczkę tak. Wystraszył, powiedzmy, no biorąc ja pod ja, uwagę ja, to, co było wcześniej. Straszyć się mogłem, jakbym się wystra bał, to bym tego ćwiczenia nie zrobił. To przecież to było... To, to oczywiście wtedy on... Wtedy odwaga odwaga, no, nie, była, nie była czymś powszechnym, czy, czy ona, nie, to nie było tak proste wszystko, ale takie decyzje myśmy podejmowali, bo trzeba było łamać te wszystkie działania, można powiedzieć, tej przestrzeni zakotwiczone różnego rodzaju działania i budować tą właśnie, dając przykład kadrze, że od tego musimy zaczynać. I kto miał to zrobić? No, przecież nie szeregowy. Tylko miał to zrobić dowódca, Przykładu. dowódca okręgu. A ja byłem tym okręgiem, który był na pierwszej, w tej chwili stawał się okręgiem pierwszorzędowym, i właśnie tak się stało. To było wyzwanie dla mnie i zrobiłem to z wielką rozkoszą, mówię otwarcie. I kiedy taki, taka notatka dotarła do szefa sztabu i takiej, to, to poczułem się jeszcze mocniejszy. Powiedziałem, tak, to jest przykład, że to zareagowali, że, że, się, że się już tych procesów bardzo boją, bo byli słabi w tym czasie. Być bezradni, mieli poważne problemy. Sowieci. Tak, Sypałem się armia w NRD. Tam przecież praktycznie rzecz tej, tej armii posunięta była daleko, bo idąca demoralizacja do czasu jeszcze, zanim te wojska się wycofały, tam żołnierze wypominali dezercję masowo, handlowali bronią. Przecież to nie problem było kupić pod koszarami sowieckimi na terenie ner broń. I te procesy też miały u nas miejsce. Tak, tak. Pamiętam, że na stadionie dziesięciolecia. Yy, tak, nie właśnie, widziałem, tak. ale słyszałem, że Kolażnikowa została zorganizowana, mówić. weszła w kontakt z nimi. U nas w Polsce. Skąd mieli broń? Skąd to my? Tak, że kradzież samochodów. Legnica stała się takim punktem, można powiedzieć, przejściem granicznym, czyli takim niekontrolowanym. To tylko Rosjanie. Stamtąd odbyła się ewakuacja mienia, ale także. Także rodzin, i tak dalej. I, wykorzy i wykorzystali to też oficerowie, radzieccy, czy też kadra, tam nie tylko oficerowie rążowie, którzy weszli wchodzili w kontakty z organizowaną przestępczością, czy tam organizowana przestępczość z nimi i na przykład kradzie samochodu i samolotami transportowymi. I to samochody, Mercedesy były dorzucane do Legnicy i stamtąd. Iłami 76. Dokładnie tak? lądowały na lotnisku Szelimieciewo, czy też w innych na innych miejscach, lotniskach wojskowych. I tam oczywiście już oczekiwali przestępcy rosyjscy, czy też, czy nawet... No, biznesmeni biznesmeni tak, na, na te samochody. Taki taki sposób to zaczęło funkcjonować. Więc to, to były niełatwe procesy. Czyli 89 rok to nie znaczy, że Polska od razu stała się państwem suwerennym, że wszystko gładko przebiegło. Na zasadzie przytknięcia palców to były długotrwałe procesy. I one trwały. I one trwały. Wymagało to pracy do, i odwagi można powiedzieć. No, to, no tak, no bo inaczej nie, nie, można, nie można było tego, że, że nie, no, nie, trudno, sobie wyobrazić w ogóle, żeby że żołnierz nie przyjął tej odwagi, która była jego obowiązkiem przecież to jest obowiązkiem, no. to było naturalnym obowiązkiem. I, i, i nie można było powadzać takiego stanu, jakiejś niepewności, który by powodował też. Demoralizacja naszej armii. To, to o tym trzeba wiedzieć. Trzeba było to wszystko powściągać, trzeba było dyscyplinować, trzeba było kształtować pewne i trzeba było powracać do tożsamości wojska polskiego. I my to robili. To za nas nikt nie robił. To nie robiliśmy na komendę, że nam ktoś to kazał. To było z automatu, to było naszą potrzebą, to naszym było wyzwaniem. Przyjmowaliśmy tradycje, wręczaliśmy standardy. Zabieraliśmy te sztandary przecież, stare sztandary i tak dalej, czy Ludowego Wojska Polskiego, a, a nawiązywaliśmy kontakty z środowiskami na zachodzie kompatanckim. Ja w 1992 roku byłem komendantem Światowego Zjazdu Polskich Kompatantów Zachodu, panie redaktorze. Z tego świata przyjechało 3,5 tysiąca kompatantów. Żołnierzy Armii Andersa, generała Maczka i innych formacji, Sosabowskiego, nie ma dzisiaj można na palcach jednych ręki policzyć wśród żywych, jeżeli są. No to i tak no, dalej. Ja badałem, I to tak. była piękna defilada na placu, placu. Kto, ich, kto tym się zajął? Wojsko polskie, jako oddział warszawskiego okręgu wojskowego. Tych ludzi gdzie zakwaterowałem? Nie w hotelach, w koszarach, proszę pana. W koszarach zakwaterowaliśmy. I tam z żonami w Jerzy Modlin, które też wojsko polskie sprzedało za srebrniki. W ogóle to, to jest, to jest, to jest skandal, że, że tak, by to się tak znakomitego obiektu fortecznego dzisiaj zaniedbanego, porzuconego i zdewastowanego. To oskarża nasz, nasz wojsko, tych wszystkich, którzy taką decyzję podjęli. I, i tam w Koszarach, w Nowym Dworze, w Legionowie, wojsko było na poligonach, a kompananci byli w koszarach. I często trafili do tych koszarów tam, gdzie byli przed wojną, jeszcze, pamiętali niektórzy, o oficerowie. To była niesamowita lekcja, niesamowita, spotkanie po, pokoleń. I tak to się odbywało. I, i później przegrupowanie do, do Częstochowy. Autokary wojskowe, wszystkie, zebrałem wszystkie autokary, jakie były w okręgu tylko. Hmm. Żandarmeria Wojskowa, Czyli powrót do, wszystko, Służba Zdrowia, punkty kon, to wszystko myśmy powrót zorganizowali. Powrót tradycji wojskowej, tej przerywanej. Ale było pokazane jakim, jakim sercem wojsko też wita tych ludzi, hmm. którzy przecież Polsce byli, dopiero z nich wróciło do ojczyzny po 1939 roku, tyle lat nie było ich tutaj hmm. i tak dalej. To niesamowite było wzruszające przedsięwzięcie. Czyli mówiąc o tym, tamten, tamten czas, 1990 rok, tak. To, były, to, był, to się nie działo z autem. Były rozpoczęte procesy bardzo trudnych, bardzo odpowiedzialnych, wymagających właśnie odwagi, determinacji i czego? Zjednywania sobie swoich podwładnych. Też do tego, że trzeba stanąć na czele, być przywódcą, nie tylko dowódcą, że idziemy razem. I powstała idea pom po budowy pomnika poległych w Pordomanie na wschodzie. Zostałem prezesem fundacji i pomnik powstał, dzięki także kadrze Wojska Polskiego. To często podkreśla Wojtek podkreślał Wojtek Ziembiński podkreślał się tej pamięci prezes rady tej fundacji ten pomnik poległy, który stoi na Muranowie, na tym skwerze przy niedaleko stadionu Polonii Warszawa, to też został wykonany w jednostce. W w w gdzie? W składnicy kwatermistrzowskiej, w w Puszczy Mariańskiej, nie tylko Skierniewic. Tam właśnie rzeźbiarz Maksymilian Biskupski moimi żołnierzami odlewał te wszystkie formy, które później wykonywała to, kto? Huta w Gliwicach, czołgi. Podpisaliśmy takie porozumienie jako fundacja i zostało to, to oczywiście te robione, bezkosztowo odlane i tak dalej i tak dalej zrobione. No i świetny pomnik stoi do dzisiaj pamiętający pamięć m.in. także naszych oficerów zamordowany w Katyniu i innych miejscach kaźni. Nasunęło mi się takie pytanie w czasie teraz naszej rozmowy. Załóżmy, że nie starczyłoby tej odwagi, determinacji, tej pracy. Co by nam groziło, gdyby, gdyby, gdyby te, nie starczyło tych rzeczy? Czy mielibyśmy teraz jakieś Naddniestrze gdzieś w Polsce? Na przykład jakąś eksklawę rosyjską? Ja myślę, że to, 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 to wszystko to, yy, patrzyło na nas społeczeństwo też. My to nie było tak, że my byliśmy oderwani od, od, od macierzy od społeczeństwa, myśmy byli z tym społeczeństwem cały czas w różny sposób. Oczywiście wojsko w czasie Ludowego wojska polskiego, większość kadry i żołnierzy, ale była w, w swoisty katakumbach i często myślało kategoriami tego tak właśnie suwerennej niepodległej Polski i tradycji w domach. I tak dalej. To wszystko oczywiście tam gdzie w jakiś sposób żyło. I, i, I eksplodowało. To była swoista taka eksplozja po 1989 roku. A najlepszym przykładem, panie redaktorze, jest fakt, że przecież w wyborach, jakie były w 1989 roku, szkoda, że tych danych się nie publikuje, że te, tych danych się pomija, to wojsko było w czołówce, można powiedzieć, społeczeństwa obywatelskiego, które głosowało za Przedstawicielami właśnie tej opozycji, która trafiła do Sejmu. Wtedy w 90% zagłosowała kadra i żołnierze rodziny, bo były to obwody zamknięte, nie trudno było w związku z tym głośno te policzyć, że głosowała za przemianami, za właśnie polską niepoległą i suwerenną. I próby później jak powołania, ponowienia jakichś działań, które miałyby na celu w 1988 roku, zmierzające znowu do, do jakiegoś kolejnego stanu wojennego, no nie, nie powiodły powiodł się dlatego, że kierownictwo ówczesne, tak, partyjne i wojskowe, Przekonało się, czy było, miało tą już informację, że kadra nie podejmie tego wysiłku, że kadra przeciwstawi się tym decyzjom, że kadra stanie w i żołnierze także, jakkolwiek próbą znowu działań, które by było skierowane przeciwko społeczeństwu i o tym trzeba też wiedzieć. W związku z tym tutaj e, może tego nam nie groziło, bo atmosfera w społeczeństwie była inna zupełnie. My, my, my byliśmy my, myśmy jednak. To społeczeństwo nasze ma swoją tożsamość i kadra. I, i to, i Czy i tak nie mogło dalej. być inaczej? Musiało, musiało tak być. Tak, nie mogło być inaczej. Tylko procesy pewne następowałyby wolniej albo by. Albo by po prostu też trzeba było jeszcze wiele czasu poświęcić na to, żeby łamać pewne rzeczy. Bo było wiele rzeczy takich, miejsc, które były mocno zabetonowane, można powiedzieć. To nie były też procesy łatwe. A szczególnie one były zakotwiczone gdzie? No, ci, którzy stali na straży socjalistycznej niepodległości Polski Ludowej, którzy stali w aparacie bezpieczeństwa dawnego, w służbach i tak dalej. Tego typu różnego rodzaju. Działania, Które, no, które, które mocno, były przeciw, nie mocno, ale przeciwstawiały się też, torpedowały wiele działań w tym obszarze, zmierzający do Polski niepoległej, suwerennej, oderwanej od pępowiny moskiewskiej. No, to tutaj oczywiście to wielu nie, nie było po drodze. No, jak widać proces, który wielu z nas jeszcze jako dzieci postrzegało jako coś co się po prostu dzieje, czasami widziało to w formie nagłówków gazet tak naprawdę Miał tak, swoje jest, prawdziwe panie, tak, tak, panie, że to, że, tak, drugie trudno, to pan, o którym dowiadujemy się teraz. Pan dotyka istotnego sprawu, że tej świadomości nie ma w naszym społeczeństwie, jak te procesy wyglądały. Szczególnie dotyczy to także, między innymi, wojska, jak, jaką drogę wojsko drogę prze, przeszło, dosyć no, skomplikowaną, bo przecież byliśmy, tkwiliśmy w tamtym systemie. Wychowywaliśmy się, ale też pozyskiwaliśmy wiedzę i byli wychowani to było wychowanie w domu. I to oczywiście, jakiś tam człowiek żył takim, można powiedzieć, często w sprzeczności sam, często ze sobą. że Była jeszcze druga strona, ta, która w człowieku tkwiła i którą się człowiek nie mógł w jakiś sposób demonstrować w działaniu. Ale to nas żyło i jeżeli tak, tylko taka sytuacja nastąpiła, to to eksplodowało. Nikt nas tu do tego nie musiał przekonywać. I oczywiście ten, to nam przeszkadzało. Ten pobyt, czy też okupacja terenu Polski, która od 1945 roku trwała przez Armię Sowiecką. Mocno nam tu uwierał, i on był jednym z tych, z, można powiedzieć, istotnych elementów braku suwerenności przez Rzeczpospolitą i także suwerenności wojska polskiego. I ty, jak tylko taka okazja się nadarzyła, to myśmy robili wszystko, żeby te wojska jak najszybciej się wycofały z tego, bo przecież pełnomocnikami rządu do spraw wycofania. Jednostek armii sowieckiej zostali generałowie, był generał Ostrowski, ale także do zagospodarowania minień. Można by zapominać o tym, mm. że to co Sowieci zostawili, czy Armia Sowiecka na terenie Polski było zdewastowane. Trzeba było je rekultywować. Poligony były zanieczyszczone, nie tylko niewybuchami, nie było czyszczane nigdy. Przecież tam były tony metalu. Tego po, po, po wciskach, po szkoleniu, po ćwiczeniach arteryjskich, czołgowych, amunicji, która nikt nie wygrzybywa. Ta ziemia była po prostu pokryta warstwą, warstwą tego, tego ołowiu, który trzeba było wyciągnąć z tej ziemi, rekultywować, oczyścić. Zbiorniki paliw przeciekały, zanieczyszczane były grunty. Przecież jeszcze kilka lat później, po wycofaniu armii sowieckiej na przykład ze Szprotawy, tam przy lotnisku, były składnice paliw, to miejscowi chłopi podjeżdżali traktorami, tak, ciągnikami i wyciągali z ziemi, opanowali technologię yy, paliwa, które wydostało się z gruntu do, tek, do, tej, do tego gruntu, do ziemi. Yy, tak, bo te zbiorniki były nieszczelne, tego nikt nie rozliczał. Lano tam po prostu ile w latach lat a połowa z tego wyciekała w grunt. I oni podjeżdżali, już tego nikt nie pilnował. I, I to z tego paliwa, tego, tego oleju napędowego, czy, czy też i benzyny korzystali, też oczyszczali sobie, no to i panowali taką specjalną technologię. No takie rzeczy się działy. Także nuklearne jakieś były? No i też, proszę? Jakieś no to, żeby na terenie Polski, też o tym nie zapominać, żeby to, 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 to oczywiście, nikt się do tego nie przyznał dłuższy okres czasu, na terenie Polski oczywiście były przechowane i ładunki jądrowe. Było tych, tych, były to głowice do rakiet, ale też bomby bo do, do nosicieli, jakim były samoloty. I one były przechowane w trzech miejscach na terenie Polski. Mówię o Wojsku Polskim, dla Wojska Polskiego także, tak. bo myśmy posiadali rakiety. R-300, a więc te, 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 te operacyjno-taktyczne i Toczka, który też miały głowice jądrowe. I do tych właśnie rakiet głowice jądrowe były w trzech miejscach. Jedno było koło Białogardu, drugie było koło Wędrzyna, tutaj w trzemeszna. To jest tam się Templewość, taka miejscowość nazywała. I trzecia i trzecia, i trzecia miejscowość no, to była miejscowość um, koło, 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 koło tutaj Strachów, Czyli bardziej już na południu, blisko autostrady, jak się jedzie z Wrocławia do Olsztyny. Tam więc te trzech, trzech miejsca były przechowane rakiety, głowice jądrowe dla wojska polskiego. Oprócz tego były przechowywane głowice dla Armii Radzieckiej, stacjonującej w Polsce. W sumie na terenie Polski było około 300 głowic jądrowych. 300 głowic jądrowych. Dla wojska polskiego w granicach 178, czyli tam gdzieś 122 było dla. Armii Radzieckiej, czyli sowieckich stacjonujących w Polsce. No i oczywiście nosiciele tej, tej broni jądrowej też stacjonowali, stacjonowały na, na terenie Polski. Mówią o samolotach i rakietach i tak dalej. I oczywiście te jednostki w pierwszej kolejności zostały wycofane i te też głowice zostały w pierwszej kolejności wywiezione na teren Związku Sowieckiego po, po tym, jak zapadła decyzja, nawet nie zapada, po 1989 roku, to te jednostki wycofywano w pierwszej kolejności. I tak dalej. Także to, to są takie, 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 takie spra sprawy i problemy. Oczywiście trzeba to opisywać, trzeba to opisać. To jest ciekawy w ogóle okres naszej wychodzenia na suwerenność, niepodległość także i wojska polskiego, odradzającego się wojska polskiego. O tym o to, że pokolenia, jak pan tu zaznaczył, że tam gdzieś. Wyrywkowo czy zdawkowo gdzieś z jakimiś fragmentami się zapoznaje, i często tą rzeczywistość postrzega zupełnie nie tak, jak ona była, i niesprawiedliwie, bo to były procesy trudne, bardzo trudne, bardzo złożone, bardzo skomplikowane, bywające, tak to, by powiedzieliśmy sobie, odwagi, stanowczości i jasno wytyczonych celów. I te cele sobie wytyczaliśmy, włącznie takimi rzeczami, jak na przykład ceremoniał wojskowy. Nie było uroczystości religijno-wojskowe, trzeba sięgać po ceremoniały przedwojenne, szukać w archiwach, zespoły historyków, innych także, nawet cywili powołali do tych zespołów. Ja byłem odpowiedzialny za opracowanie ceremoniałów, regulaminów nowych i tak dalej. I takie zespoły powoływałem, i to się stało. I do dzisiaj one obowiązują w siłach zbrojnych i, i kompania reprezentacyjna, czy pułk reprezentacyjny korzysta do dzisiaj z tych wszystkiego. To wszystko opisywaliśmy I, i nawet powitanie głów państw i tak dalej, i tak dalej. To wszystko trzeba było wskrzesić, ale też udoskonalić, czyli powrócić do, do swojej tożsamości. Mówiliśmy o standardach, Także takie to procesy były, dosyć złożone i trudne, ale udało się wiele rzeczy zrobić. No i szkoda, że, że o tych sprawach tak mało dzisiaj tej przestrzeni jest informacji, nawet opracowań i tej prawdy, która jest potrzebna, jest potrzebna nam. Na koniec zapytałbym jeszcze, wróćmy do tego Puczu Ewa, yy, Jaki to był stosunek sił? Yy, ile, ile Rosjan jeszcze było? Czy to były jakieś takie jednostki bojowe na terenie Polski? czy jak chcieliście je blokować, że znaczy chcieliście dostać taki rozkaz, to czy one byłyby w stanie realnie zagrozić Wojsku Polskiemu? My to, nie, nie, nie. Oczywiście nie byłyby w stanie zagrozić Wojsku Polskiemu, ale mogę spowiedzieć kłopot, ten dylemat, że one by wyszły z koszar, to trudno było na tym zapanować. To, to, to wiadomo, że mogą dojść do poważnych rzeczy, które już poza koszarami, wiadomo, dotykające środowiska cywilnego i tak dalej, i tak dalej. Myśmy się tego bali. To tego bali, Taki problem polityczny. Polityczny, że te jednostki pójdą na z osieczą no, w jakichś kierunkach. Może nie zaatakują Wojsko Polskie, tylko będą wzmacniać upadającą władzę sowiecką. Tak? Czyli, Aha, czy to to Tak, a poza tym stacjonowały jednostki w Niemczech też. Ja pamiętam, tak? że tam jeszcze... Ta armia stacjonowała, głęboko zdemalizowana I myśmy się nawet tego bali tych właśnie działań o charakterze awanturniczym, takich działań, które są mogły być też niebezpieczne się przenosić, ale także próby podważenia decyzji politycznych, które w tej przestrzeni zapadały i tak dalej. Także to wszystko się tutaj mogło pojawić. I myśmy uważali, że trzeba w tej sytuacji nie dopuścić, żeby te jednostki były obserwowane, bo były oczywiście zmożany był monitoring tych jednostek. Coś tam wewnątrz dzieje, i z drugiej strony, z drugiej strony to, żeby te jednostki nie, 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 nie próbowały wyjść z koszar. Na przykład, w kierunku legnicy tam się zmieściło dowództwo północnej grupy i osadził jakiegoś tam dowódcę, który byłby spoligliwy Puczowi Janajewa, tak? czyli który nie utożsamiał się z tymi przemianami, które zachodziły w Związku Sowieckim pod kierownictwem Garbaczowa. Tak? Także tego typu działania mogły być w kierunku jakby wzmocnienia, czy też odwrócenia działań samych procesów w armii sowieckiej. Czyli byliście jednocześnie gotowi, w razie czego do tego tak. nie doszło, działać na korzyść Gorbaczowa i Jelcyna, do... przeciwko... Ja, ja najemowi, oczywiście no to, pośrednio. No, to, to, to oczywiście, żeby nie dopuścić do jakichkolwiek ruchów, który no. by jakby cele, żeby te jednostki nie opuściły e, koszar, To było najistotniejszą rzeczą. No. A z drugiej strony właśnie, żeby nie zostały przerwane te procesy, które zmierzały ku naszej też suwerenności no tak, Polski. i wycofania wojsk przecież. Bo to mogło zagrozić tym, że te jednostki, tego się baliśmy też, że te jednostki jednak nie wyco po decyzję, decyzji nie będą się wycofywać. Zostaną. No, no i co wtedy zrobić? Na siłę ich usuwać, bo jak te procesy tam się też odwrócą, to tutaj te jednostki też, no, będzie komentarz. Tam dostaną wzmocnienie nie, jeszcze nie nie, nie wycofujecie się, nie wycofujecie się. Będzie zmiana dowódców, więc to pójdzie lawinowo. Więc tego, tego, w związku z tym musieliśmy podjąć takie działania, które by no, nie dopuściły do takich procesów, od, także zmierzających do wzmocnienia tej, tej puczystu, można powiedzieć, i tak dalej, że te procesy jednak się kontynuowały. No i tak się, tak się też stało, bo to, to było demonstrowane zresztą przez nas. To nie było tak, że myśmy to sobie zaplanowali. I tutaj nic nie było działania, bo to od razu została podwyższona gotowość bojowa wszystkich, w całych siłach zbrojnych, i to w siłach powietrznych, i w marynarce wojennej, i wojskach lądowych, została podwyższona. Wszystkie okręgach wojskowych, a szczególnie tam, gdzie stacjonowały jednostki sowieckie, podwyższona gotowość bojowa, a niektóre także pod oddział wyszły tak zwane rejony poprawy położenia, i, czyli poza koszary pokazaliśmy, że i do, demonstrowane pewne działania były gotowość też na, do, działania. do działań na, na Drabskim i, i i tym i, i Żagańskim. Czyli tam, gdzie stacjonowały te wojska lądowe, można powiedzieć. tak? Także tutaj te działania zostały podjęte. Nie, nie wiem, jakie działania są, bo nie znam szczegółów, bo to planowanie obywało wszystkie obszary w stosunku jednostek łączności, dowodzenia. Tutaj na pewno też jakieś, które by zagłuszały, które by wydały, że te jednostki nie, nie podejmą też działań, by też i taka gotowość była. W każdym razie takie działania nie tylko były podjęte w formie planowania, ale konkretnego już działania. Mówię o gotowości bojowej, o, o monitoringu o i tak dalej, żeby tutaj te, te informacje mieć w pełnym, w pełnym wymiarze, jakie są tam ewentualnie jakieś ruchy działania. Nie zaobserwowano żadnych działań, które by... Właśnie, nie zrewoltowali. Nie nie, 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 jednak oni też nie byli zdezorientowani i dłuższy czas jakby mieli takie informacje, że wyczekują na się, jak się to wszystko, w którą stronę się to wszystko otoczy. Były takie wyczekiwania. Był taki, był taki. Natomiast sam minister obrony narodowej, to jest też było symptomatyczne i to braliśmy pod uwagę, że przeszedł na stronę puczystów. Generał Jazow przeszedł na stronę puczystów i szef KGB Kluczkow. czyli też przeszedł na stronę puczystów. I to było dla nas niepokojące, jakie tam komendy padną dla tych właśnie jednostek też. To jest stacjonujących poza terytorium Związku Sowieckiego na terenie Polski, na terenie Niemiec itd. i tak to, dalej. I to też było naszym jakim, tym problemem, którym myśmy brali pod uwagę. W związku z tym trzeba było w taki sposób zadziałać. A jak to wycofywanie się już odbywało? Czy ono szło gładko, czy Rosjanie byli zdyscyplinowani, czy, czy były na przykład jakieś incydenty na przykład? Nie, takich rzeczy się nie obserwowało. Takich rzeczy się obserwowało. Był tylko jeden, jeden problem. Tak jest, że wielu z nich niechętnie opuszczało terytorium, bo jednak tu żyli w pewnym komforcie. Zobawiali o izolowaniu od społeczeństwa polskiego, ale tam nie mieli dokąd pracować, bo nie było mieszkań, nie było pracy. Oficerowie też nie mieli, też zostali często na emeryturę. Przychodzili bardzo młodzi, odchodzili z armii. A więc byli, nie widzieli jakiegoś sensu, więc starali się tutaj w jakiś sposób też zakotwiczać, czy pozostać, i chociaż w takich dezercji tajtekniła w Niemczech. Ale co jedno, jeżeli istotne, o czym tutaj jeszcze nie powiedzieliśmy, była taka nawet propozycja, którą rząd Olszewskiego to ztorpedował, i słusznie, to, żeby powołać spółki joint venture z oficerami, Armii Radzieckiej czy Sowieckiej, tak, tych jednostek, które opuszczały, żeby oni mieli czym się zająć i tutaj... Żeby zagospodarować tak, ich jakoś. No oczywiście, żeby powołać te spółki, że nie polsko-rosyjskie, tak, czy sowieckie i tutaj, żeby działalność prowadzić. No to wiadomo ja. I część była także propozycja, żeby niektóre ośrodki także radzieckie na terenie Polski zostawić, ośrodki. Takie także, też żeby tutaj na nie polskie... cywilne, nie? Było. Tak, 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 które tutaj były bo trzeba powiedzieć, że no to, nie to oni nie tylko mieli cztery poligony, tutaj eksploatowali, ale też dużo obiektów, prawie 8 tysięcy obiektów różnego rodzaju, czyli to jest było bardzo dużo. Mielibyśmy piątą kolumnę teraz? No i to właśnie. To, to byłby poważny to... problem: o i torpedowania wszystkich przez środka. To oczywiście tutaj w pierwszej kolejności wiadomo, kto by się do nich przytulił, bo takie działania oczywiście były przez nich inspirowane, mówię, przez dawnych oficerów USI, którzy żeby to, to inspirowali żeby takie, takie, takie spółki powstawały tak dalej. No to zostało storpedowane przez i słusznie przez premiera Olszewskiego, kiedy przyszedł do władzy i tutaj to się nie udało. Także taki, taki zjawisk, które miały charakter awanturniczy nie było. było, natomiast był problem tego, że wielu z nich no, było w takiej, można powiedzieć, apatii, no, nie, 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 nie wiedzieli, nie wiedzieli skąd z wyjątkiem oczywiście żołnierzy robić. służby zasadniczych, którzy wracali do cywila, tak? no, ale pozostali. Pozostali tutaj by, by praktycznie no, i, i rodziny, i też nie, nie, mieszkań nie było, nie było pracy. I tam był dramat na terenie to no tam, tam była nędza. Dowrazki były nieraz żenujące. Natomiast i to samo, dlatego też niemieckie duże pieniądze poszły, bo to był jeden z. Sowieci postawił warunek, jeżeli nie będą wybudowane mieszkań, tam chyba 40 tysięcy mieszkań, to, to oni, to też była kropla w morzu, to oni nie wrócą. I zresztą te mieszkania miało budować na Litwie, Łotwie, a, a te państwa wrócili na niepodległość. No, tak. no to był problem znowu. Gdzie? No to na Białorusi, bo chodziło o najbliżej, żeby to ramię logistyczne, bo to Niemcy mieli budować, to żeby to były niemieckie firmy, były niemieckie pieniądze, w związku z tym, żeby szybko budować. A to też nie dało się rady, że tyle mieszkań budować dla tych kadry. To jest, no w związku z tym, no to jeżeli to było ponad 300 tysięcy, tam, to kadra zawodowa stanowi zawsze w takich granicach 20%, to się policzyć, proszę, to jest w tych granicach 60 tysięcy. Trzeba było tych, 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 tych mieszkań, czy, czy, czy to praktycznie biorąc, wybudować, tak? U nas samych rodzin było 40 tysięcy, członków rodzin, członków rodzin. Mówię o żonach, dzieciach i tak dalej. No i pracownicy cywilni 7 tysięcy. To też, no to, to były poważne problemy, którym, bo Rosjanie to, to stawiali. No i w tych negocjacjach, dlatego one się często przeciągały. Było 15 rund aż. Mówię o naszych rozmowach, które prowadziliśmy do 90 kwietnia 1992 roku. Takie rozmowy od, 90, go od grudnia 1990 roku, takie, takie rozmowy były prowadzone od, 90, od grudnia 1990 roku do, do kwietnia 1992. Te rozmowy, te to, porozumienia wszystkie, Kwestia też była zapewnienia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, przelotów na terytorium, lotnictwa wojskowego. No to wiele rzeczy, porozumień, było takich dokumentów jeszcze wykonawczych, które były, no jakby, pochodną tego porozumienia generalnego o wycofaniu wojsk sowieckich z terytorium Polski. I partycypował w dużej mierze także sztab generalny, kiedy ja byłem tam zastępcą. Myśmy wiele rzeczy uzgadniali tutaj i robiliśmy wszystko, żeby ich jak najszybciej wypychać. Stąd. Czy my, poza, poza dogodnymi warunkami wycofania się, coś im też, tak jak Niemcy. Nie, daliśmy nie. My wręcz utrudnialiśmy. utrudnialiśmy w sensie jakim? to no, mówiliśmy o, chodzi o tranzyt przez Polskę. No tak, myśmy tutaj postawili ceny, zaporowe koszty i z drugiej strony, z drugiej strony, pewnie też postawili, że te transporty się nie mogą zatrzymywać, tak, że muszą iść ciurkiem przez Polskę. No tak, bo to... tak dalej. Dbaliśmy się, że mogą się zatrzymywać, tam różne rzeczy się mogą pojawiać, udezerterować i tak tworzy jakieś grupy przestępcze, no więc już po doświadczeniach w Niemczech Wschodnich, tak, no to, nabytych tam, no to obawialiśmy taki tu się też oczywiście działań na terenie Polski. W związku z tym to wszystko braliśmy pod uwagę i, i, i te działania były takie podejmowane, żeby to zminimalizować, wykluczyć tego typu zjawiska. No, te, no proces się zakończył, oczywiście jeszcze i, i ostatecznie można powiedzieć e, rosyjscy oficerowie opuścili terytorium Polski w 1990 w roku, po wycofaniu ostatecznym jednostek. Ci łącznikowi to... Tak, tak. Tu już odpowiadali właśnie za tranzyt tutaj. bo Nie można zapomnieć, że na na terenie Polski, niezależnie od wojska, od sprzętu, była spora ilość środków materiałotechnicznych i amunicji. Było około pół miliona ton amunicji. Amunicji. Jeszcze w ostatniej fazie, bo to w trzech rzutach jakby się prze, to ewakuacja rosyjskich wojsk odbywała, 89-91, to ewakuowano tam gdzieś w 300 tysięcy ton, ton tych, tych amunicji różnego rodzaju. Później w drugim rzucie od 91-92 to było gdzieś około, około tutaj 80 ton. Tak? I ostatnio 8 ton, czyli to, 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 to już dowództwo, to jeszcze w tym, z tym dowództwem amunicja została ewakuowana. Także no, to były bardzo duże ilości tego, tej amunicji, też innego mienia. Za wyjątkiem żywności, takich produktów, jedna można powiedzieć, no, krótkokojowego przechowywania, które upłyniano. I powstały różne spółki, różne też i, i z naszymi tutaj, e, cywilnymi, jak i spółki, nie joint venture, ale takie doraźne, gdzie tą upłyniano tą, tą żywność gdzieś tam w sklepach miejscowych, sklepikach, sprzedawano też na prywatnych targowiskach, konserwy. I te, Były te, bazary, te, te, te racje żywnościowe. No kto, to i wizor można było kupić. Tak, tak, właśnie. Ma, ma, ma technikę taką była obserwacyjną, internetki tak. oczywiście i broń też, tak. O tym nie zapominajmy, że do, 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 do grup przestępczych ta broń docierała i one powstawały jak grzyby po deszczu. Także to, 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 to tak wszystko to wyglądało. No, no spieniężano wszystko, bo chciano na tym maksymalnie zarobić, a kiedy już też im pensji nie płacono, bo takie No okreszy, tak, tak. Oni byli problem, pod ścianą też podstawieni. Pod ścianą, no, nie usprawiedliwiają, ale jednak tak. to jednak trzeba to. wszystko generowało i te zagrożenia widzieliśmy. Tutaj, w związku z tym to trzeba jakby było sprawnie, jak najszybciej to wszystko przeprowadzić, żeby, żeby tego. Żeby, żeby to się skończyło. Tak to się skończyło. No i, i śladów to, że tamtej, że to sobie ci byli, to nie tylko mentalnie jeszcze widać w wielu miejscach, a także i fizycznie w tych koszarach i świętoszowie. To tam, mimo że tam włożyliśmy duże pieniądze, no przecież decyzja zapadła, że te koszary nie zaorujemy, bo są przy poligonie, bardzo dobrze położone i tak dalej. Trzeba było w związku z tym, trzeba było masę pieniędzy, żeby to wszystko, kanalizacje, żeby to wszystko do gruntu szło. Tam nie było oczyszczalni sprawnych, to wszystko było masakra po prostu. część środowiska było okropne, okropne. Traktowali jako ziemię nie swoją, nie czyją. po prostu masakrycznie to wszystko. Było zaniedbane, no i było ogromne pieniądze trzeba było włożyć to. Czyli zupełnie inaczej niż można powiedzieć wojska amerykańskie, które teraz no jak tak, się to czyta to o tych inwestycjach, kultury, tak. kultura i inwestowanie te inne też ilości. A tam Inni inwestowano nie praktycznie nie jest, powtarzam, to było wszystko na mówię, przysłowiowych sznurkach, instalacje elektryczne, to wszystkie no, kanalizacja. To często była kanalizacja jeszcze poniemiecka można powiedzieć, tam praktycznie tam nic nie, ona już była przedzewiała, nieszczelna. I tak dalej, i tak dalej. To, to, to tak by wszystko wyglądało. Nie mówiąc o koszarach, o, o parkach wozów bojowych, że, że te smary, to, 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 to z obsługi sprzętu, to niebo od stojników. to wszystko szło w grunt. No, to, 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 to tony to przez lata i te 45 lat, to do, do, do tej ziemi, tam w tych, tych obszarach, to przesiąkło bardzo dużo właśnie tych zanieczyszczeń, trzeba to wszystko rekultywować. Czy jakieś ciekawe egzemplarze sprzętu po sobie Rosjanie zostawili, czy wszystko do dałego? W zasadzie zabrali? wszystko zostało ewakuowane, nie było w przypadku, że sprzedawano czołgi, czy, czy rakiety, czy samoloty. Nie było takich przypadków, chociaż te samoloty, które by stały na pomnikach, bo były takie jednostki mm. od sił powietrznych, na przykład, to sam postawiane były samoloty tak. na terenie koszar, znaczy nie jednostek, były i to zostało. To później tam jakiś prywatni kolekcjonerzy tam później podejmowali, za jakiś tam grosze wykupywali od, od, tego, od pełnomocnika czy pełnomocników za gospodarowanie mienia tego po, po, radzieckiego czy słowiańskiego, to pozyskiwali ten sprzęt, samoloty. Też były i rakiety, no były sprzęty, czołgi jakieś, no też to były, ale te, które stały, powtarzam, na pomnikach. Natomiast tak, żeby z szyku, hmm, to, to, to w takim wszystko, wszystko było, z wyjątkiem, no ja powtarzam, małej techniki, tak, czyli no poniż, tak. tu na pewno, mówiąc kolokwialnie, gdzieś tam, Opylano i tak dalej, sprzedawano. To, 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 to miało miejsce. No i oczywiście dużej ilości spirytusu. Też to było nielimitowane, to nie było poza kontrolą. Też powstały firmy, które później to, ten spirytus sprzedawały do butelek, ładnie opakowywały i sprzedawały na rynku. Też, mm. też takie zjawiska miały miejsce. Ten spirytus był płoniony. Szczególnie ten spirytus był bardzo dużo w siłach powietrznych. Służył on do, do odladzania. Do, do, do ladzania, ale też do konserwacji, do, do, do utrzymania, do oczyszczenia tych wszystkich przyrządów. Tam. Oni to mas często spisywali, no bo po prostu to, tego nie rozliczał nikt. Były tego te, te duże ilości, duże ilości. To były cysterny, to były zbiorniki. W związku z tym tego nikt nie limitował. To, żeby nikt tego nie rozliczał. To było poza kontrolą. W związku z tym powstały takie też e, firmy, które spółki, które ten. Buteleczki ładnie oprawiano nazwę tego alkoholu, tam były różne nazwy wymyślane. zachodnie, tak dalej, tak dokładnie, albo jakieś takie rosyjskie, fajne nasze Smirno, czy tam, czy inne i, i, i to opylano. Także takie też oczywiście zjawiska miały tu miejsce. nie wtarzam żywność, no, praktycznie te, te drobne rzeczy takie, to wszystko, nikt tego już nie wywoził, to po prostu sprzedawano, handlowano tym w różnych miejscach. No, że to. Dziękuję za rozmowę, panie generale. Myślę, że udało nam się troszeczkę, może, jedną z białych plam polskiej historii tutaj troszeczkę zapełnić informacjami, wiedzą historyczną. Jak widać, 30 lat temu, naszym rodakom udało się w sposób sprawny zrealizować. Coś, co w, paradoksalnie wcale nie musiało być takie łatwe, jak nam się wydawało i wtedy, i teraz, z lektury wtedy prasy, teraz książek historycznych. No i będziemy starali się tego rodzaju białe plamy w tym programie, także z panem generałem, mam nadzieję, wypełniać. Ja również dziękuję bardzo za poświęcenie uwagi tej tematyce. Ona jest bardzo interesująca, jak tak pan zaznaczył. I, i, i jest wiele tam jeszcze nieodkrytych kart, które już mają charakteru, może już nie, też nie tajnego są jawne i warto ją, je, je odkrywać i pokazywać prawdę o tym bardzo trudnym okresie i ważnym w naszej historii. Dziękuję. dziękuję.